Dokładnie w tym miejscu znajduje się nowy rozjazd tramwajowy przy pętli Annopol, a to oznacza, że tędy tramwaje będą skręcać w kierunku nowej, piątej zajezdni tramwajowej w Warszawie. Jak to wszystko wygląda i czemu cały czas nie jeżdżą tramwaje do pętli Annopol i Rzenania Wschodniego? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, Czesi Czemek Załąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał ze zjazdu do zajezdni Annopol. Znajdujemy się na warszawskim Targówku, gdzie dokładnie w tym miejscu kończy się druga linia metra aktualnie. Czyli tutaj się kończy stacja metra Brudno. I do tego miejsca jeszcze w ostatnich dniach dojeżdżały tramwaje, bo tutaj była ustawiona specjalna nakładka, dzięki czemu tramwaje dwukierunkowe mogły w tym miejscu kończyć swoją trasę. Natomiast w tych dniach, kiedy to oglądacie, czyli właśnie we wtorek, już to zostało zdemontowane, ponieważ trwają prace przy przywróceniu ruchu w tym miejscu dla tramwajów. Przystanek Toruńska jest cały czas nieczynny i cała trasa na Brudno jeżdżą autobusy zastępcze, a w tym miejscu pętla Annopol zyska nowe rozjazdy, nowe tory i trochę się tu pozmieniało. Co dokładnie o tym w tym filmie, jak i również oczywiście o tym, jak tam prace wyglądają przy samej zajezdni Annopol. Także zacznijmy od tego, co się dzieje w tym miejscu i czemu tramwaje aktualnie nie funkcjonują. Lecąc teraz od pętli Rzenań Wschodni, przelatujemy nad przystankiem Inowłocka, gdzie przystanek tramwajowy 1 został trochę zmodernizowany, ponieważ na krańcu przystanku autobusowego aktualnie będą znajdować się rozjazdy, dzięki którym tramwaje będą mogły wjechać lub wyjechać z zajezdni, następnie będą mogły tramwaje wjechać w kierunku centrum Warszawy, jak i również wjechać na pętlę tramwajową Annopol i co ważne, również będą mogły tramwaje wyjechać z pętli Annopol, jadąc w kierunku zajezdni Annopol, bądź oczywiście z centrum Warszawy. Co jest ważne, to jest to, że został wprowadzony tutaj specjalny ruch dla tramwajów wjeżdżających na zajezdnie, dzięki czemu nie będzie tutaj postojów dla tramwajów, które będą tutaj jeździć liniowo, jeżeli po prostu będzie jakiś korek, bądź więcej tramwajów będzie czekać na wjazd na zajezdnie, dlatego, że tutaj powstał specjalny prawoskręt właśnie w tym miejscu, który widzicie i on się ciągnie dosyć długo, tak aby na spokojnie co najmniej jeden skład w tym miejscu mógł tutaj postać przed samym skręceniem już faktycznie w kierunku zajezdni Annopol. Chociaż jeden skład to mało powiedziane, dwa składy. Tutaj powstała nowa zwrotnica, która właśnie całkowicie uniemożliwiła aktualnie wjazd na pętlę Annopol. To jest zwrotnica, dzięki której tramwaje będą mogły wjechać na pętlę Annopol, czy to od Rzenania Wschodniego, czy również od nowej zajezdni. No i oczywiście tak samo to wyglądało przy demontowaniu właśnie tego prawoskrętu. No i tam dalej całkowicie się zmienia układ torowy, który właśnie w tym miejscu widzimy. Bo tutaj się dużo dzieje nowych rozjazdów, tak? Widzimy dokładnie prawoskręt, który w tym miejscu się zaczyna, więc to jest zupełnie nowy tor, który widzimy po prawej stronie. On jeszcze, jak widzicie, nie jest całkowicie ani podbity, ani wysypany i domyślam się, że przy nim praca się zakończą później, tak żeby ruch tramwajowy najpierw wpuścić już ponownie do pętli Annopol, natomiast sam ruch do Rzenania Wschodniego będzie oddany do użytku później. Nie mam jeszcze o tym informacji, o tym będę mówić mniejsza z tym w najbliższy weekend. Tymczasem, lecąc dalej, możecie zacząć, że jeszcze nie ma dalej ułożonego toru na prawoskręt właśnie w kierunku ulicy Inowłockiej, czyli w kierunku zajezdni Annopol, która się znajduje po prawej stronie. Mamy już wyjazd w tym miejscu, tak aby tramwaje mogły na spokojnie przejechać w teorii właśnie w kierunku Rzenia Wschodniego. I też widzimy, że to jest tak zabawne, że tutaj to wszystko jest na płycie betonowej, co oznacza, że najprawdopodobniej tu wszędzie albo to będzie zalane asfaltem, betonem, bądź będzie tutaj usadowione nowe zielone torowisko. Osobiście wolę ten ostatni element, bo dzięki zielonemu torowiskowi tramwaje jeżdżą też ciszej, o czym ostatnio mieszkańcy nowych budynków na Białęce się skarżyli. A warto zaznaczyć, że sama inwestycja, czyli zajezdnia Annopol w tym miejscu znajduje się na Białęce, bo cały odcinek, czy to pętla tramwajowa Annopol, czy Żeleń Wschodni, cały ten odcinek za trasą toruńską znajduje się oczywiście już na Białęce. I tu jest zupełnie nowa trasa, wykorzystywana teraz tylko i wyłącznie będzie dla tramwajów jadących do zajezdni lub wyjeżdżających z zajezdni, bo po prawej stronie będzie ulica Inowłocka, tu będzie skrzyżowanie, w przyszłości ulica będzie jechać dalej prosto, natomiast na razie będzie jechać tylko i wyłącznie do zajezdni, to powstaje całkowicie nowa trasa
dla samochodów, żeby dało się to po prostu dojechać tylko do zajezdni. Będzie też drugi wjazd serwisowy. Od tego ja zazwyczaj teraz dojeżdżam, żeby nagrywać różnego rodzaju właśnie ujęcia i latać dronem. I w tym miejscu zaczynają się już rozjazdy i po części nawet pierwsze tory zaczęły się pojawiać na nowej zajezdni. W tym miejscu będą się rozjeżdżać wszystkie te tramwaje na wszystkie obiekty, które właśnie w tym miejscu widzimy. No i co tu się będzie znajdować i jak będzie cała zajezdnia poukładana? No cała zajezdnia to jest oczywiście wielka inwestycja, która ma ponad 14 km toru pojedynczego na całym obszarze, to jest ponad 12 hektarów, 152 tramwaje będą mogły tutaj się zmieścić o długości prawie 33 metrów dla każdego z tego typu pojazdów. No i tutaj łącznie powstaje aż 55 torów, więc całkiem dużo. Oczywiście, jak powiedziałem, to nie tylko łącznie wybudowanie samej zajezdni, to również dobudowanie torów i nowej ulicy Inowłockiej, a właściwie odcinka dalszego ulicy Inowłockiej, żeby dało się dojechać do zajezdni. No i tak samo to lodowisko tramwajowe zostało przebudowane przy samej pętli. Annopol, warto zaznaczyć też, że przebudowanie tam lodowiska przy pętli Annopol nie jest aż tak bardzo konieczne, ponieważ przy ostatnim remoncie pętli Annopol powstał jeden właśnie wyjazd. Wyjazd powstał już w kierunku Żytania Wschodniego, dzięki czemu to tam serwisowo i technicznie czasami było potrzebne do wykorzystania, natomiast faktycznie to był wyjazd przyszłościowy w kierunku zajezdni Annopol, która była zapowiadana od dawna, a zakończy się w kwietniu 2024 roku, więc w sumie nie aż tak długo. Teraz przelatujemy od tej strony i po drugiej stronie całego placu budowy widzimy tą wielką halę. To jest oczywiście hala postojowa i na hali postojowej będzie dużo się działo. Dużo to mało właściwie powiedziane. To jest budynek numer 3. Tam będą stanowiska postojowe dla maksymalnie 152 tramwajów. Przy maksymalnej długości 33 metrów. Postój tramwajów będzie odbywać się na 19 torach, po 8 schodów na każdym. Dla każdego toru przewidziano osobną bramę, zarówno wjazdową, jak i wyjazdową. Tramwaje będą wjeżdżać od strony północnej, a wyjeżdżać oczywiście od strony południowej. I tak to będzie pokładane. Odpowiednim ustawieniem tramwajów na miejscu postojowym będzie zarządzał cały ten nowy system sztucznej inteligencji, który będzie układać też wszystkie rozjazdy, bo tutaj faktycznie rozjazd wszystkie będą elektroniczne, przynajmniej jest taki zapowiedź, które mamy, co oznacza, że ten tramwaj sam będzie skręcać i sam będzie właściwie wjeżdżać tam, gdzie powinien być, co jest czymś, czego jeszcze nie mieliśmy zupełnie na żadnej zajezdni tramwajowej w Warszawie, no chyba w Polsce to również. Co ciekawe, mogę wam powiedzieć, że mamy tutaj dosyć dużo ciekawych obiektów. Najciekawszym obiektem, jak dla mnie, jest ten obiekt po prawej stronie, który się ciągnie przez cały plac budowy. On będzie się ciągnąć faktycznie przez całą długość wszystkich obiektów. I co to jest za obiekt? To jest obiekt nazywający się 10A. A 10A to jest budynek toru prób. Jest zadaszonym odcinkiem torowiska umożliwiającego rozpędzenie się i zatrzymanie tramwajów z prędkością do 30 km na godzinę w celu wykonywania prób ruchów i badań technicznych. Natomiast co jest nietypowe dla tego toru prób, to jest to, że on jest całkowicie zadaszony i całkowicie będzie zamknięty od środowiska zewnętrznego. Czegoś takiego w Warszawie zupełnie jeszcze nie mieliśmy na tak długim odcinku, bo właściwie ten tor prób zadaszony się ciągnie przez całą zajezdnię. Natomiast to, co teraz widzieliście, ten element, którym się tam takie elementy na dole się znajdują, to jest budynek hali napraw. Chyba nie muszę tłumaczyć, co tam się będzie działo, tak? Wszystko będzie naprawione w tymże obiekcie i tam jest 11 stanowisk do obsługi tramwajów o tej długości maksymalnej 33 metry, czyli dokładnie 7 torów. Natomiast teraz widzimy halę, w której będą składowane wszystkie te tramwaje. Przed halą będzie też parę obiektów takich jak zbiornik przeciwpożarowy czy podstacja, którą jest od nas teraz z tyłu. Następnie widzimy na wprost budynek numer 9, czyli lakietnia, garaż wagonów powypadkowych i pługów. No i oczywiście po lewej stronie widzimy kolejny raz mój ulubiony budynek, czyli tor prób. Tor prób też jest połączony z budynkiem myjni i z budynkiem 1B, który to jest oczywiście budynek warsztat i magazyny. Znaczy warsztaty i magazyny, a tak naprawdę on się łączy na granicy warsztatów i magazynów z halą napraw. No, dlatego, że on jest tak długi, to po prostu się ciągnie przez cały plac budowy, przez niego przejścia żadnego nie będzie dla pieszych. Trzeba będzie albo go objechać,
No albo przejść na piechotę dookoła niego, bo po prostu innego przejścia w tym miejscu nie będzie. Kładki nad tym budynkiem po prostu nie będzie. Natomiast od tej strony widzimy trzy dziury, a to są dziury oczywiście do tramwajów. I tak, teraz to co widzicie po prawej stronie, ten jeden wlot to był do gruntownego mycia, natomiast te dwa po lewej stronie to były takie przelotowe do mycia tramwajów. Oczywiście jeden większy to był do gruntownego, który ma być czynny całodobowo, natomiast te pozostałe dwa mają być do zwykłego przejazdowego mycia, ale jak widzicie całkowicie zadaszone. Co ważne i co właśnie w tym miejscu możecie zaobserwować, to jest to, że w porównaniu z poprzednim odcinkiem, jak pokazywałem wam zajezdnia Nopol, to już tutaj właściwie wszystkie budynki są. To znaczy tak, mamy wszystkie poziomy, wszystkie piętra i już są dachy mniej więcej na wszystkich obiektach, a jeśli nie, to jeszcze są wykańczane. Tak, to na minus, co mi się nie podoba, to jest to, że dosyć duża część z tych budynków ma taką po prostu blachę i to aż tak pięknie nie wygląda jak na wizualizacjach. No, powinienem się do tego przyzwyczaić, ale niestety aż tak łatwo mi to nie przychodzi, bo zachodnia wygląda jak na wizualizacjach. Natomiast z innych ciekawostek, tam taki jeden obszar widzicie na samym środku placu budowy, to jest zbiornik retencyjny, bo to jest was był ciekawy. Następnie widzimy tutaj taki mały ten budyneczek, nie ten na wprost, bo to jest dyspozytorium, znaczy to jest budka wartownicza. Natomiast ten taki mały budynek, który się tam znajdował przed chwilą, to był 7A i to jest portiernia, natomiast dalej oczywiście jest budka. Tu już widzimy też pierwsze tory, które są układane w tymże miejscu. Tu będzie też trochę rozjazdu przed samym wjazdem na zajezdnię i możliwość torii dla autobusów zawrotki przed samym wjazdem na zajezdnię. Znaczy możliwość, bo trzeba będzie to zrobić po torowisku, ale będzie się dało. A przydałoby się, żeby jakiś tutaj dojazd tej zajezdni był od ulicy Inowłockiej, właściwie od przystanku Inowłockiej, bo to jest dość długi kawałek i to jest jedyna zajezdnia w Warszawie, która faktycznie jest odcięta od komunikacji miejskiej na dosyć dużym zasięgu. Co to oznacza? Oznacza to, że żaden autobus, żaden tramwaj nie podjeżdża właściwie pod bramę wjazdową zajezdni. Przy wszystkich innych obiektach tego typu tak to nie wygląda. No, tutaj trzeba będzie prowadzić albo specjalną linię autobusową dojeżdżającą, albo na przykład meleksy dojeżdżające, bądź tramwaje specjalnie kursujące pomiędzy pętlą Annopol a zajezdnią Annopol, co jest możliwe do zrobienia w związku z torowiskiem. To byłoby w sumie nawet ciekawe rozwiązanie, ale nie wiem, jak to będzie jeszcze wyglądać, chociaż według mnie kursy tramwajów jeżdżące tak w kółko, nawet jakąś 105, byłyby całkowicie opłacalne, biorąc pod uwagę, że dojście jest tutaj dosyć długie, a dużo pracowników to trzeba będzie ściągnąć i zachęcić, a z tego co wiem, aktualnie tramwaje mają problemy z pracownikami. Zresztą to można zobaczyć po ilości kampanii, jakie aktualnie są realizowane. No i tak mniej więcej wygląda cała budowa zajezdni Annopol. To trochę się dzieje, większość budynków ma już właściwie gotowe konstrukcje i trwa aktualnie wykończenie. Torowisko tramwajowe do zajezdni powstaje, tak samo już przygotowania trwają i najprawdopodobniej jak pojawia się ponownie za 2 miesiące, będą już dalej w prac trwały i pojawią się pierwsze tory na samej zajezdni, a nie tylko i wyłącznie na wzdłuż ulicy Nowowskiej i oczywiście na przebudowanym odcinku w tymże miejscu. Więc prace tu faktycznie mają się ku końcowi, bo inwestycja zakończy się raptem, no, za pół roku, acz, nawet trochę więcej. Tymczasem mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. I jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak widzicie, całkiem ciekawe tutaj to wszystko wygląda. Na plus zajezdni nowej jest oczywiście to, że blisko jest metro i z szybkim jakimś dojazdem do zajezdni oczywiście będzie się dało tutaj jakoś sensownie dojechać. A na razie trochę zajezdnia jest odcięta od komunikacji miejskiej. Natomiast co ważne, tramwaje do pętli Annopol wracają z nowym rokiem szkolnym już we wrześniu. Tymczasem do zobaczenia ponownie tutaj za 2 miesiące. Cześć!